Jeszcze trudno opanować emocje po tej końcówce. No ale co by nie mówić, mamy niedosyt duży, no bo w końcówce mogliśmy, powinniśmy przechylić mecz na swoją korzyść, czyli dwie bramki nie zostały uznane. Brakło nam dzisiaj być może takiego trochę łutu szczęścia, żeby w tych sytuacjach ktoś 20 cm stał bliżej, dalej. Nie oceniam tych decyzji, bo jeszcze nie widziałem, więc muszę spokojnie zaznaczyć, ale skoro na warze był pan Marciniak, no to myślę, że nie ma się czego czepiać. Także szkoda, bo liczyliśmy dzisiaj na przełamanie, na pełną pulę. Mamy tylko punkt, no ale jego też trzeba poszanować. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z Państwa ma jakieś pytanie? Jeśli tak, to poproszę imię, nazwisko, nazwę redakcji. Proszę bardzo. Grzegorz Bernasik, Radio Kraków. Panie trenerze, ja myślę, że to nie VAR, tylko pierwsza połowa była przez pana, przez Krakowie. Tak to wyglądało z wysokości. Dużo szybciej Krakowia ruszała się w drugiej. W pierwszej trochę stracony czas wydawało mi się. Jak pan to widzi? No ja się z tym nie zgodzę. Ja nie twierdzę, żeśmy zagrali pierwszą połowę doskonale. Zagraliśmy ją słabo. Zagraliśmy przede wszystkim zbyt nerwowo. Natomiast mecz trwa, jak pan dobrze wie, dwie połowy i ja w tym momencie mówię o drugiej połowie, bo narzuciliśmy warunki, mieliśmy sytuację i zdajemy sobie z tego sprawę, że w pierwszej połowie nam nie wychodziło, było bardzo nerwowo, ale z Puszczą się gra bardzo ciężko, więc to jest też zespół specyficzny, który potrafi uprzykrzyć życie przeciwnikowi. W drugiej jakoś sobie inaczej trochę to ustawiliśmy, lepiej to wyglądało, ale w pierwszej połowie... Jak tak prześledzimy ilość podań, niecelnych podań, złych wyborów, niepotrzebnych jakichś tam przerzutów diagonalnych, to myślę, że to w dużej mierze z tego wynikało, że to tak nerwowo szło. Tak jest moje zdanie na gorąco. Spokojnie oglądnę mecz, raz, drugi i będę oceniał. Dzień dobry, panie trenerze. Rafał Nowak, teraz Pasy. Panie trenerze, ja naprawdę, ja dopytam o tą pierwszą połowę, bo tutaj redaktor, czy naprawdę tak Krakowia chciała grać w pierwszej połowie z Puszczą? Jak to wyglądało na boisku? Jest pan zadowolony z postawy drużyny? Bo tempo rozgrywania akcji, właściwie to było nachodzonego grane. Znaczy myślę, to w tym momencie to trochę dużo złośliwości jest z pana strony, ale oczywiście nie graliśmy tak, jak sobie zakładaliśmy. Graliśmy trochę zbyt wolno, ale prawda jest też taka, że Puszcza bardzo dobrze się ustawiała w defensywie, zagęścili środek pola, cofnęli się głęboko i ciężko było się między nimi gdzieś tam poruszać, powiedzmy, szybkimi podaniami. Także to był nasz główny błąd w pierwszej połowie, natomiast czy ona była nachodzonego, no tu w tym momencie tak nie powiem, bo się z tym nie zgadzam. Dziękuję bardzo. Bartosz Marcinkowski, Krakowska Piłka. Trenerze, jak chciałem zapytać o tą czwórkę obrońców, jak tutaj trener ocenia właśnie dzisiejsze spotkanie pod tym kątem i o Kamila Glika, on zszedł, bo już tak, właśnie z jakiego powodu po prostu? Nie, Kamil szedł ze zwykłego powodu taktycznego, no można powiedzieć złapaliśmy Puszczę na swojej połowie, na ich połowie, graliśmy bardzo wysoko, odkrywaliśmy się i potrzebowaliśmy po prostu szybszego obrońcy z tyłu do kasowania tych, powiedzmy, kontrataków, nie było ich za dużo, ale były bardzo groźne, więc to była zmiana ze względów taktycznych. Natomiast myśmy się do tej gry czwórką przymierzali od dłuższego czasu, więc była kwestia, kiedy to nastąpi, choćby z tego względu, że mamy duże problemy w tym momencie na wahadłach, bo Kakabadze dzisiaj dopiero pierwszy mecz zagrał od, można powiedzieć, od stycznia w większym wymiarze czasowym. Dlatego tu sprawy z lewej strony kontuzja Roszyńskiego grał dzisiaj. No grał, bo musiał na tej pozycji zagrać Andreas Skovgaard, no ale to generalnie jest bardziej środkowy, półśrodkowy obrońca i to widać w jego takich, bym powiedział, poczynaniach motorycznych, bo nie jest z kolei demonem szybkości, więc trochę to było takie sztukowane, ale w ostatniej chwili przed meczem wypadli przez wczoraj Jugas i wczoraj Jaroszyński, no i trzeba było to jakoś inaczej układać. No ale generalnie poza tą bramką, którą no, to trzeba zaliczyć na karp obrońców, bo nie wyszli do wybloku uderzenia, na to się uczulaliśmy, no to nie wyglądało to źle. Panie trenerze, to ja nawiążę do tych wątków personalnych. Jugas, Jaroszyński, na ile to są poważne rzeczy? Jak to wygląda? Znaczy z Jaroszyńskim wczoraj dostałem opis USG, ale to musi ktoś skonsultować, no, jakiś lekarz i po prostu powiedzieć. Z tego, co tam widziałem na opisie, to boję się, że około 4 tygodni. Natomiast Jugas, no mam nadzieję, że do Lecha będzie gotowy. Proszę bardzo.
Tytko Marcin, teraz pasy. Ja chciałem zapytać też właśnie troszkę kontynuując kwestię obrońców, kiedy możemy się spodziewać Dawida Jabłońskiego z powrotem na boisku? No to ja już mówiłem kiedyś, chyba 4 tygodnie albo więcej na konferencji prasowej, że powrót Dawida nastąpi w styczniu. Dobry trenerze, ja tak trochę już poza meczem, bo wczoraj Krakowia ogłosiła, że szuka tu psychologa dla pierwszej drużyny. Tak postanowiliście poszerzyć sztab, rozumiem, bo no było też kiedyś pytanie rok temu redaktora Żukowskiego, psychologa, tam wtedy pan powiedział, że nie jest na ten moment potrzebny. Rozumiem, że teraz wyszło, że żeby się przydał. A wie pan, kiedy się pojawiają pytania o psychologa, zazwyczaj na konferencjach prasowych, jak drużynie nie idzie właśnie. Ciekawe, że nikt o psychologa nie pyta, jak drużynie idzie. To jest też ciekawa zależność. No ale okej, jest taka dyskusja, ale to nie chodzi tylko o to, żeby psychologa zatrudnić do pierwszej drużyny. Jak to ma być taki ruch, to musi być psycholog, który będzie dostępny dla każdego w klubie. Przecież mamy dużo grup młodzieżowych. Przede wszystkim tutaj byłby bardziej, myślę, potrzebny psycholog. Ale jeśli już ma taka decyzja, powiedzmy, jest w trakcie dogrywania, jeśli to nastąpi, to na pewno to będzie psycholog zatrudniony na etacie i psycholog, który będzie do dyspozycji wszystkich grup, włącznie z tymi młodzieżowymi. Tak to widzę, ja przynajmniej. No. Ja nie pytam, że po porażce, tylko po prostu ogłoszenie się pojawiło. No ja wiem, ale to się zazwyczaj to pojawia wszystko tak, jak coś nie idzie nam. No. Ale nic, okej. Okay. Planowałem to pytanie już przed meczem zadać, także jakbyście wygrali, też bym zadał, panie trenerze. Cóż, przyjmujemy ten punkt jako zdobyty. Graliśmy co prawda różne momenty w tym meczu i z jednej strony jest trochę niedosyt, z drugiej strony przy tych momentach, w których przeciwnik strzelał bramki i spalone decydowały, czy one były, czy nie, no to mogliśmy też ten mecz przegrać. Chociaż w ostatniej akcji, gdyby lepiej zachował się Artur, to też wygrać. Myślę, że mecz bardzo emocjonujący, szczególnie w drugiej połowie. Ja pochwaliłem zawodników za pierwszą połowę, bo Krakowia do przerwy nie miała chyba żadnej sytuacji poza tym strzałem Makucha nad poprzeczką. Czyli to, nad czym pracowaliśmy, aby poprawić grę w defensywie i ograniczyć stwarzanie sytuacji przez przeciwników, funkcjonowało dobrze. Zresztą dzisiaj wyszliśmy trochę innym ustawieniem niż zawsze. No niestety my musimy poprawić zdecydowanie jakość funkcjonowania, jeżeli chodzi o to, jak się zachowujemy po odbiorze piłki, bo 56% dzisiaj dokładności podań to jest zabójstwo. Na tą ligę to jest za mało i wtedy ciężko, bardzo ciężko skonstruować, czy zagrozić przeciwnikowi, czy podwyższyć wynik. A z drugiej strony dajemy asumpt cały czas do tego, żeby mieć problemy sami, bo po każdym odbiorze, czy po każdym wyprowadzeniu piłki podajemy przeciwnikowi, to po prostu go nakręcamy i tak też było w tym meczu. Potem pojawiły się do tego rzuty wolne, rzuty rożne, których chyba do przerwy w ogóle nie było. I sami sobie trochę prokurowaliśmy ten problem. No. Dzisiaj trochę szczęścia, że VAR był czujny i faktycznie wyłapał te spalone, ale my sami nakręcaliśmy przeciwnika i oto mam uwagę do drużyny. Punkt, tak jak powiedziałem na początku, dodajemy i pracujemy dalej, żeby szczególnie w tych drugich połowach nie funkcjonować tak, jak to było dzisiaj. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Czy ktoś z państwa ma jakieś pytania? Bartosz Marcinkowski, Krakowska Piłka. Trenerze, chciałem się zapytać o Wojciecha Hajdę, bo dzisiaj go tak widzieliśmy bardziej z prawej strony. Jakie on tam miał takie zadania dla zespołu? Wojtek grał w trójce środkowych pomocników i chcieliśmy pozamykać właśnie tę przestrzeń boiska i szczególnie do przerwy wiązało się bardzo dobrze. Trochę oczekuję od niego większej inicjatywy do gry w ofensywie, ale na dzisiaj ten mecz, czy tą grę jego oceniam pozytywnie. Nie uszczekł się pewno błędów, ale tak jak i reszta zespołu. Myślę, że stać go na zdecydowanie większe
większy udział w grze ofensywnej zespołu. O tutaj mam taką w niego wiarę i mocno w to wierzę, to jest bardzo młody zawodnik i myślę, że z każdym meczem będzie się rozwijał. Kwestia, żeby wywalczył sobie miejsce w podstawowej jedenastce i wtedy myślę, że z każdym meczem będzie grał coraz lepiej. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, panie trenerze. Rafał Nowak, teraz Pasy. Ja mam pytanie o tą zmianę ustawienia, bo wspomniał pan, że Puszcza zagrała inaczej. Czy to jest przygotowanie pod przeciwnika, czy to wynikało z innych problemów? No i chciałem zapytać, czy postawa Krakowi pana zaskoczyła jakoś na boisku? Czy gra Krakowi była zaskoczeniem w tym meczu dla pana, jak pan przygotowywał drużynę? Wie pan co, na taką analizę, jeżeli chodzi o ocenę gry naszej i Krakowi, to wiadomo, trzeba to jeszcze obejrzeć i na pewno dokonać głębszej analizy. Na pewno spodziewałem się, jakby to powiedzieć, większego nacisku, szczególnie w pierwszej połowie, jeżeli chodzi o ofensywę Krakowi, ale z jednej strony na ile to nasza gra spowodowała, że przeciwnik miał problemy z dostaniem się pod pole karne czy w bezpośrednim zagrożeniu, a na ile gra Krakowi. Na pewno to ustawienie piątką w defensywie czy w tym niskim pressingu też chyba utrudniło trochę Krakowi to funkcjonowanie. Czyli dobrą pracę wykonała ta trójka w środku, ale też i Zapolnik, a szczególnie Siemaszko, zagrażał i był niebezpieczny w tym swoim funkcjonowaniu. Myślę, że chyba trochę Krakowie zaskoczyliśmy tym, jak wyszliśmy. Jestem niezadowolony, że nie utrzymaliśmy tego poziomu efektywności gry i to też mogło nas bardzo srogo kosztować. Krakowia, wracając do pytania, spodziewaliśmy się, że z upływem minut będzie naciskać, szczególnie jeżeli jest taki wynik, a widzicie Państwo w tej lidze, często wynik generuje zachowania na boisku czy sposób funkcjonowania. Za głęboko zeszliśmy i to jest jakiś nasz podstawowy grzech w takich sytuacjach. Rozmowa, praca na treningach jedno, a boisko drugie. No, chciałbym, żeby to inaczej funkcjonowało na dzisiaj. No niestety tu mamy kłopoty i nad tym musimy pracować. A z tego miejsca Krakowi życzę jak najlepiej. Chciałem podziękować kibicom za stworzenie bardzo miłej atmosfery. A szczególnie swoim kibicom za to, jak funkcjonują, jaką tworzą jedność, jak to środowisko nakręcili na dopingowanie czy na wsparcie dla mojego zespołu jest niebywałe, jak się organizują i przyjeżdżają z Niepołomic na Stadion Krakowi. Z tego miejsca czapki z głów przed nimi.